Podczas ostatniej lipcowej sesji Rady Miejskiej prezydent Suwałk oznajmił, że we wrześniu, czyli już niebawem, chciałby powołać kolejne ciało doradcze – Radę Kobiet. Zastanawiam się, tutaj podpowiadają mi koledzy, jak to zrobić, żeby wszystkie te środowiska kobiet były reprezentowane. No już mówię, to może ogłosić konkurs, a już tutaj są chętni do zespołu konkursowego, nie? Ale żartuję oczywiście. Skieruję pismo w sierpniu do różnych organizacji skupiających kobiety i nie kobiety, bo kobiety wykazują swoją aktywność w różnych gremiach, o wskazanie, o desygnowanie, no bo innej formy, no nie będę ogłaszał takiego publicznego, otwartego konkursu, bo później będzie problem z tym, jak zgłosi się za dużo kobiet. Natomiast no, mamy i kobiety przedsiębiorcze, mamy kobiety, jest klub rodzica, gdzie też kobiety aktywne, młode matki tam są i tutaj no, będziemy chcieli, no seniorzy, mamy Suwałską Radę Seniorów, tam w Suwałskiej Radzie Seniorów chyba dominują kobiety, nie? Także może tutaj niekoniecznie to środowisko senioralne musi być mocno reprezentowane, bo ono już tam jest w relacji z samorządem, mocno tutaj występujące. Natomiast chciałbym we wrześniu powołać taką Suwałską Radę Kobiet. Włodarz Suwałk przewiduje w składzie nie więcej niż 20 pań. Jednocześnie za niezbędne minimum uważa gremium 10-osobowe.